www.gadyskont.pl. A w dzisiejszym odcinku, zobaczcie, mam dla Was nowość, czyli będzie to trzecia seria Super Zings. Jeśli lubicie Super Zings, od razu zostawiajcie kciuki w górę i piszcie trójeczkę w komentarzu, bo tak jak mówiłam, dzisiaj otwieramy zupełnie nowe figurki i będziemy szukać tych ultra rzadkich. Moi drodzy, to tak w ramach przypomnienia, spójrzcie, tutaj mam właśnie zestawy z drugiej serii Super Zings, już ją Wam pokazywałam, także tutaj mamy do zdobycia właśnie pojazdy. Mi tu jeszcze trochę zostało, więc dzisiaj sobie je otworzymy, tak dla porównania. Zobaczymy, które Wam się bardziej spodobają figurki. Tutaj były saszetki z kryjówkami, plus jeszcze figurki, no i tu były ukryte już same te malutkie saszetki, najmniejsze z samą figurką. Tu w ogóle spójrzcie. Cała ta seria jest raczej utrzymana w kolorze niebieskim, więc jeżeli będziecie polować na figurki z trzeciej serii, to pamiętajcie, że one, zobaczcie, tutaj się zmieniają barwy, już są takie zielone. I ja dzisiaj właśnie zamierzam otworzyć, słuchajcie, no co najmniej kilkanaście tych saszetek, żeby sprawdzić nowe figurki. Dobra, kochani, to słuchajcie, najwyższa pora poznać wreszcie nowe figurki z tej trzeciej serii. Spójrzcie, jak one wyglądają. Wydaje się, że może być naprawdę ciekawie. Tutaj, uwaga, też są do zdobycia bardzo rzadkie figurki. O! Kochani, jaki fart! Co? No nie wierzę! Słuchajcie, pierwsza figurka i już srebrna! O! Z takim językiem? Czy to serducho jest? Słuchajcie, to chyba język jednak. O rety! Ale fart! Super, jak świetnie wygląda! I jest to oczywiście super bohater! Ale ekstra! Dobra, tu jest jeszcze ulotka, więc już ją Wam pokazuję. No to popatrzcie, tak się prezentuje ulotka. Jejku, ile tutaj jest figurek znowu do zdobycia. Tak jak Wam mówiłam, możemy trafić na te rzadkie figurki. Tu mamy na przykład złote, złotego superbohatera i złotego superzłoczyńcę. Ale ta najbardziej rzadka, czyli ta Ultra Ray figurka, to jest Mr. King. Zobaczcie, on się tak prezentuje. Ach, no to nie wiem, to trzeba mieć dużo szczęścia już chyba, żeby na to trafić. Teraz tak. Ten kapitan, na którego ja trafiłam, to jest właśnie on, czyli Max Treasure. I jest on z drużyny takiej niezwyciężonej, niepokonanej. Tu mamy jeszcze kolejne srebrne figurki, na które też możemy trafić. Także spójrzcie, naprawdę fajnie to wygląda. A co mamy po drugiej stronie? Kolejne, zobaczcie, zespoły swoich rywali, więc sporo jest do kolekcjonowania. Dobra, to co? To jak mamy dzisiaj taki szczęśliwy dzień, przynajmniej na razie, no to zobaczymy, na kogo jeszcze trafię. Słuchajcie, srebrna figurka na samym początku. To już musi oznaczać, że jest naprawdę nieźle. Uwaga! O, mamy super bohatera. To już jest taka regularna, zwykła figurka. Kto to jest? Jakaś gruszka? No nie wiem, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, już sprawdzam na ulotce. Kto to taki? Już Wam mówię, przeczytałam na ulotce. To nasza ta figurka to jest Citrus Crush. I teraz uwaga, on pochodzi z Dzielnego Patrolu. Także możemy go jeszcze zdobyć w wersji pomarańczowej. Tak jak wiecie, niektóre właśnie figurki możemy znaleźć w dwóch kolorach. Także nawet jeżeli Wam się trafi powtórka, to niekoniecznie, że zupełnie taka sama, może się różnić kolorem. Mamy dalej, kochani! Ja poluję na tą złotą figurkę, no albo na Mr. Kinga! Chyba bym wolała jednak Mr. Kinga, no ale wiecie, to tak nigdy nie jest, że się powie i się od razu to wylosuje, więc zobaczmy, zobaczmy, kto to taki tu jest. Jakiś... To jest super złoczyńca! To jest zamek z piasku chyba! Orety! Naprawdę, ale wygląda, słuchajcie, jakie ma łapki jeszcze w ogóle. Śmieszny taki trochę. Dobra, już sprawdzam, kto to jest. No dobra, to słuchajcie, ta oto figureczka to jest rzeczywiście zamek z piasku, czyli Sandstorm. Jest to super złoczyńca, który jest z klanu Thunder Clan, to się nazywa, czyli takie raczej grzmoty, pioruny, coś takiego. Więc zobaczcie, jest nastawiony na walkę. I tutaj możemy znaleźć jeszcze srebrną figurkę jako super złoczyńca, czyli będzie to Silver Johnny. No ale na niego już ciężej trafić. Lecimy, otwieramy kolejną saszetkę. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że ja tu znajdę gdzieś kogoś złotego, no albo tego Super Kinga, więc szukamy. Uwaga, uwaga, nie, już widzę, że to jest jakaś podstawowa figurka. Jak już widzę ten zielony kolor, to już wiecie co, nie? Dobra, jest taka zielona buteleczka. Ja chyba widziałam gdzieś tą figureczkę, już Wam zaraz, słuchajcie, powiem, kto to. No dobra, to ta butelka to jest po prostu Botfit, bardzo prosto w sumie zapamiętać. I jest, uwaga, z grupy Sneaky Crew, czyli z takiej grupy figurek, które się będą, wiecie, tak zakradać powoli, po cichutku i dopiero wtedy będą atakować. No dobra, to słuchajcie, ja może coś wezmę teraz z samego spodu, nie wiem, czy to coś da, ale może pomoże. Nigdy nie wiadomo, tak na wyczucie, nie wiem co to, ciężko wyczuć. Dobra, sprawdzamy.
Otwieramy i kto to? Kto mi się trafił? Orety! To jakaś chyba taka piłka do kosza. Tak mi to wygląda przynajmniej. Super bohater. No dobra, już sprawdzam, kto to. Dobra, kochani, to słuchajcie. Tutaj mam Big Dunkiego. Jest to rzeczywiście piłka do gry, do kosza, z tego co tak sobie się przyglądam właśnie tej figurce. I jest z grupy Amazing Troopers, czyli z takich tropicieli, gdzie kapitanem jest srebrna karta Lucky Ace. Dobra, otwieramy kolejną. Zobaczmy, ja tak wierzę, że słuchajcie, gdzieś tu będzie ten Mr. King. Oho, nie! Słuchajcie, trafiłam na tą samą figurkę, zobaczcie na to, to jest super bohater. Ten Citrus Fresh, jeśli dobrze pamiętam. Właśnie to, co Wam wspominałam, że figurki mogą być te same, ale w innych kolorach, czyli ja już mam wersję i żółtą, i zieloną. No uwaga, otwieramy jeszcze kolejne saszetki, ja sobie kilka wybrałam, bo mam nadzieję, że tu będzie gdzieś ten Mr. King, no co mam Wam powiedzieć, szukam go już i szukam. Kogo ja tu mam? Taka posrebrzana chyba figurka, fajnie, co to jest? Może tak, wiecie co, zaraz Wam powiem, najpierw otworzę te wszystkie saszetki, bo jestem ciekawa, czy tu trafię na Mr. Kinga. O nie, to złoczyńca tu mi się trafił, niestety. I ostatnia saszetka, otwieramy. O! Złoczyńca! Czyli widzicie, w pierwszej i w ostatniej saszetce była srebrna figurka. No dobra, to już Wam mówię, jak się konkretnie nazywają te figurki. Pierwsza to jest Rinser z tego dzielnego patrolu. Jest to super bohater. Następny to jest złoczyńca, czyli Battle Butter z Danger Squadu. I uwaga, srebrny kapitan Matt Roller, również Danger Squad. No popatrzcie, tak się prezentują wszystkie figurki, które znalazłam z serii trzeciej. I uwaga, dwie najszczęśliwsze, srebrne, dwóch srebrnych kapitanów trafiłam. No na samym początku i na końcu, taki zbieg okoliczności. I tu jeszcze mamy pozostałych bohaterów, którzy też dołączą do swoich drużyn. Dobra, to teraz otworzę jeszcze dwie figurki z serii drugiej, żebyśmy sobie mogli porównać, może też tam dopiszę szczęście, może gdzieś tu będzie srebrna figurka. Od którego by tu zacząć? A, może ten, zobaczymy pierwszy, tu chyba będzie taki motor. Okej, sprawdźmy to sobie. Tak jest, mamy motor. Uwaga, wyciągamy i... Och nie, a myślałam, że może się uda i trafimy, wiecie, na jakąś srebrną figurkę. No dobra, to co, otwieramy. Mamy super złoczyńcę. Oj, motor gdzieś mu ucieka. Proszę bardzo. I zobaczcie, jak fajnie. Ekstra, mamy pojazd. Już Wam mówię, jak się nazywa figurka. To popatrzcie, ulotka z serii drugiej prezentuje się w ten sposób, już ją widzieliście. Mamy 8 superjetów do zdobycia, ultra rzadka złota kryjówka, są też figurki krystaliczne do zdobycia, figurki złote, figurki srebrne. Oho, tu ich mamy po tej stronie, no ale wiadomo, tą figurką, którą wszyscy chcieliby znaleźć, czyli ultra rzadką, jest Profesor K. Ja tutaj dzisiaj trafiłam, zobaczcie, moja figurka się nazywa Lactic, czyli jest to mleko, które walczy z płatkami śniadaniowymi. No spójrzcie, tak się prezentuje. Rzeczywiście ma nawet łyżkę w dłoni. Uwaga, otwieramy sobie jeszcze drugie pudełeczko. Będzie tutaj kolejny superjet razem z figurką. Ohoho, na co my tu trafimy? Uwaga. Wow, słuchajcie, mogę wyjąć. Orety, figurka krystaliczna nam się trafiła i helikopter. Ale super, dobra, no to słuchajcie, śmigło mamy zamontowane. Zobaczmy, ale czadowo, figurka krystaliczna. One też są rzadkie. Ja co prawda liczyłam na to, wiecie, że trafimy na coś złotego albo srebrnego, ale krystaliczna też jest fajna. Super bohater krystaliczny. Dobra, to bardzo proszę. Niech zajmie sobie miejsce w helikopterze i może ruszać na bitwę. Wszystko. Pokazałam Wam nowość, czyli trzecią serię Super Things. Jeśli Wam się spodobała, zostawiajcie kciuki w górę. Jak sami zresztą zobaczyliście, udało mi się trafić, wow, aż na dwie srebrne figurki. Także jeśli Wam się spodobały, to piszcie koniecznie o tym w komentarzach. Dajcie też znać, czy może już też zaczęliście zbierać figurki z trzeciej serii. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!